tu mamy ciekawego? Nic ciekawego. Emien A z Hamrem. To może być dość ciekawe. Hamr akurat jest bardzo fajną lunetką. Nie powoduje, przede wszystkim nie powoduje spadków, dropów, FPS-ów. To jest przynajmniej fajne w tym Hamrze. Tam już ktoś biegnie, ty. Chodźcie, bo ktoś tutaj biegnie już. To nie jeden. Dostał ode mnie, ale czy zginął, czy nie? Jak myślicie? Dostał ode mnie, bo jęknął. No nie powinien żyć, no. Jak przeżył, to to będą niezłe takie jujca. Wrócimy tam jeszcze jednego i w jedynkę. No nie gadajcie, że on przeżył. No nie mógł przeżyć, no. Przecież ja jedynki tu rzuciłem. Dobra, leży. O ile widzę, to leży. Chyba on, nie? To jest on? Tak, to jest on, dobra. Jezu, jaka wojna tam jest. Dobra, jednak zginął. Czy ja go zabiłem F1-ką? M1-ką go zabiłem. Czy niepotrzebnie rzucałem moje F1-ki? Ale uzyskałem jedynki, dawaj. Dzięki bardzo. O, alusplinty. Nie wziąłem alusplintów. Czemu nie wziąłem? Nie wiem. Dobra, weźmiemy jego magazynki. W sumie możemy coś takiego zrobić. O. Ty! Wróć, czekajcie. On ma w sumie taktyka. To jest piątopoziomowy pancerz. Więc warto być może sobie zabrać jego taktyka. Swoje tutaj gdzieś wyrzucić. Zresztą no, niezbyt chyba dobrze, zaraz to wrócimy po to. Zaraz po to wrócimy. Dobra, wyrzucimy jeszcze jedną M1 magazynek. Wrócimy sobie po moją kamzę. Ja ją sobie wyrzucę gdzieś. Gdzieś dalej sobie ją wyrzucę, bo tutaj to jednak za bardzo ją widać, nie? Ale tutaj już nie będzie widać. I w sumie możemy wyrzucić swój hełm i założyć jego. Tak, bo on nie dostał w szybę, on dostał w hełm. O Jezu, jak tam świeci. No tak, jakbym zostawił, to na pewno by ich nie znalazł, dokładnie. No i mamy przy okazji Azwala na blisko, jakby ktoś nas podchodził. A za M1 będziemy normalnie grać. A na blisko, jakby ktoś nas podchodził, to będziemy mieć Azwalka. Nuki. Już lepiej, nie? Ale tam świeci. Oczy, ty. Raczej nie kojarzę z live'ów, to pierwszy raz jest na kanale, tak? Chromo. Nie wiem, dopiero chyba dzień się rozpoczyna, mi się zdaje, bo...
Dziwna pogoda jest. A 3 miesiące temu byłeś 2 razy. No to widzę, że opuszczasz moje live'y. Co to ma być? To nie dobrze. Siemanko, najemnik, witam. No nieładnie, nieładnie, dokładnie. To jest afe. Brzydki. U góry coś jest? Nie ma. Ile ta lodka kosztuje? 400 chyba dolarów, wiesz? Jakoś tak. Tu ktoś był, bo widzę, że są potwierane skrzynie. Jest tutaj gdzieś... Wojownik mocy gdzieś był. Tylko pytanie, gdzie on jest teraz? Ta lądka jest o tyle fajna, że ona, tak jak mówiłem na samym początku, nie powoduje dropów jakości na mapie. Bo jak są inne lunetki, tak się z nich celuje, to nagle spada wam do 30 FPS-ów na przykład, nie? A z tej lunetki jak się celuje, to aż nie czuć tak po prostu tego dropu, nie? Ja mam mikrofon tylko ustawiony w OBS-ie, nic nie używam. A czemu pytasz? Też próbowałem streamować? Mówisz, że będziesz... Ja będę streamerem? Czy nie? Dobra, trzeba chyba do dormu wyjść, bo tutaj chyba nic ciekawego już nie spotkam, nie znajdę. Tu chyba jakiś granat wybuchł. A nie, dobra, ten granatnik tutaj strzelał, dobra. Z tego co widzę, to lampy się bujają. Myślałem, że będziesz mi robił konkurencję, ty. Ty, czy to są bossy? Czy mi się zdawało? Jakiś taki opancerzony to był. Ale nie, mi się chyba zdawało. Czy to były bossiki? Nie, to był zwykły, okej. Już myślałem, że może są bosiki na mapie. Czy możesz powiedzieć, jakie masz ustawienie graficzne? Pokażę ci po radziku, wiesz? Też M1 ma boss? Tak, ma boss M1 dokładnie. Pokażę ci po rajdzie, wiesz? What done?
A dobra, to jest lampa. Boże święty, myślałem, że ktoś tutaj siedzi. Bo się skrada, to jest lampa, po prostu taki głos wydaje. Uff. Ma je straszą. Straszą ludzi, no. Straszą człowieka. Aha, nic nie robi w tej sprawie, mówisz? Trzeba go pogonić, ty Jans. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu może jakiś flash drive? Nie. No, może karta graficzna. No, wątpię, że nikt nie był w tym fajnym pokoju. No bo jak ktoś tutaj z granatnika strzelał, to być na pewno poszedł sobie do tego fajnego pokoju. To będzie, że tu broń leży, także... Także na pewno ktoś tutaj był. Pytanie tylko, gdzie jest ten koleś? Ale mi bark boli. Oła. Nie wiem, co mi się stało w tym bark, ale tak mi boli teraz. Kontuzja barka, ty. Alo, alo, kontuzja, zgłaszam. Przerwa w meczu. Oła. Siemanko, Kleks, witam. Tak, L4, habilitacja by się przydała, dokładnie. Dobra, no tutaj nikogo nie ma na tych dormach, no. Tu raczej nikogo już nie spotkamy. Na kuli chyba też nikogo nie ma, bo nikt do mnie nie strzela. Dobra, idziemy dalej. Widzę, że spadły bardzo mocno FPS-y, bo aż mi się ciężko tą postacią rusza. Nie. Dobra, jednego mamy. Siema. To był ten drugi. 57 poziom, ty. 57 poziom z... Aksu? Wow. No trzeba powiedzieć, że szaboba, no. Szaboba. No ale to jest taka mapka, no. Rezerwa jest taką typową mapą pod zarobek. I bardzo dużo ludzi chodzi na takim Janie pancerniku. O. O. Okej. Okay. Chyba nie zauważył. Tak myślę. Czy tu się innego w ogóle respi? W tym pokoju nigdy tu nie byłem. Ale z tego co widzę, no, dwa gold chainy. To jest pewnie jakiś fajny tutaj bitcoinik albo coś może wpaść. Tak myślę. Lecą do tych kluczy jak na zabicie po prostu, nie wiem. Nie przejmuję się, że zabiłem jego kumpla ani nic, tylko leci! Byle? Żeby zlutować, nie? Wow. Wystarczyło, żeby raz z nich trafić, a nie cały magazynek, olo. Co ty robisz, Olo? No, co ty robisz? Raz wystarczy. Tu kolejny 34 poziom. Znaczy,
Nie mówię, że nie. To... O, ho, 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 ho. Dziękuję bardzo. Ja już go lublu, bo mi dał dużo fantu. To jest chyba droższe niż to, nie? A nie wiem. Nieważne. Otera mi dał dużo fantów, także ja już go lublu. Whisky! Whisky, moja żono! Dobra, co tutaj znajdziemy? Jakieś karty graficzne? Bo tutaj jeszcze chyba nie byli, nie? Z tego co wiem. Bo i dopiero tutaj biegli. Być może tutaj jeszcze nic nie znaleźli. Tu coś będzie. Tu coś mi się podświetla. Tu coś. Tu nic. Tu ktoś, widzę, chyba był. Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Da się wypić tą whisky? Da się wypić tą whisky, tylko że to jest 40 tysięcy, o ile dobrze się nie mylę. Bo ona jest potrzebna do wymiany, więc to jest 40 tysięcy, więc... Zamiast wypić, to warto sobie ją zostawić, powiem szczerze. Tu coś ciekawego się dropi. Tu nic. O, co to było? Dobra, nic. Teraz tak, na górę, jeszcze tutaj ten pokój zobaczę, bo ten pokój też coś ciekawego się respić powinno. Coś na tym stole chyba. I dobra, tutaj jednak nic, okej. Okay. Tu mamy szansę na paliwko. I takie różne do hideoutu rzeczy. Tu mamy szansę na jakieś amunicję, na jakiś ekwipunek. Idziemy w dół. Tylko proszę nie na lagach, nie na FPS-ach. To jest normalnie już irritation, że tak dropi, no. Dobra, tu chyba nikogo nie było. Albo ktoś był, bo tu nic nie ma. W sumie. Chyba ktoś tu był. Okay. Dobra, co teraz iść? Gdzie teraz iść? Mamy dość dużo w tym plecaku. Ale to jest cały czas takie mało wartościowe rzeczy tak naprawdę, no. Ten azwalt, ten taktek, trochę w tym plecaku mamy. Ale to jest tak mało, bym powiedział. Tam jeszcze ktoś się strzela. Nie wiem, chodźmy jeszcze na te konie. Zobaczyć. Najwyżej będzie dętka i stracimy wszystko. Już nie chciałbym, ale... Taka to jest ta gra, no. Albo się zyskuje, albo się traci. Okej. Open the door. Tu idzie. Już nie. Czy ty byłeś graczem? Tak się skadałeś? Nie, ty byłeś zwykłym. Zwykłym botem. Nie ma to jak ładować magazynki przed drzwiami, nie? A co? Najwyżej cię zabiją. Najwyżej.
Tu nic. Dobra, idziemy do góry. Lecimy do góry, bo tu wygląda jakby nie było w ogóle lutowane. No bo tak wszystko, nie wiem, pozamykane. W ogóle coś tu ciekawego się dropi? Znaczy, kurtki tutaj są, tak? Kurtki, to znaczy kluczyki. Więc opłaca się te kurtki tutaj sprawdzać. O, proszę bardzo, 40 tysięcy. To jest warte. Tu chyba jest na klucz, mi się zdaje. Na jakich serwerach biegam, że tak pusto na tym rezerwie? Nie no, co, jakieś tam ludzie strzelają, nie? To nie jest tak, że to jest pusto, bo dwóch ludzi spotkałem. Trzech w sumie spotkałem. Trzech ja zabiłem. No nie wiadomo, gdzie są inni. Znaczy wiadomo, że rezerwa jest taką mapą, gdzie dużo ludzi po prostu biega na bez plecaka, biegają na dużym rigu i oni po prostu lutują najbliższe miejsce do lutowania i po prostu wylatują z tej mapy przez wyjście bez plecaka, nie? Więc to jest dość normalne tutaj na tej mapie, niestety. Siemanko Marcin, witam. Ja chyba też zaraz będę do wyjścia szedł, bo widzę z tego co widzę, no tutaj nic ciekawego się nie dzieje. Mógłbym poczekać na pociąg. No mógłbym w sumie poczekać. Czekajcie, tu mam dużo komputerków. Może jakaś karta graficzna się trafi. Siemanko Marcin, witam. Co tam u ciebie? Cześć. Jezu, jak tam jasno jest, ty. No i spora chyba do wyjścia jednak, faktycznie. Mamy dość dużo staszów w plecakach. Pora chyba do wyjścia, bo tutaj nic chyba nie znajdziemy już. Nie, coś mnie ten bark strasznie boli. Nabawiłem się kontuzji przez streamowanie na pewno. Na pewno. Po prostu renta streamowska mi się należy chyba. Dobra. Lecimy stąd, bo tu nie ma miejsca. Znaczy, nie ma lutów, no, nie ma nikogo, no. Oho, psy dodali, sorry bardzo. Nowy update z psami w tle. No, pewnie poszczekaj sobie, psiaku, już możesz. Już Olo tylko nagrywa albo streamuje. Już. Nie przeszkadzasz. Nie. No niestety. No chyba, że coś na kuli jeszcze będzie. Ale zobaczymy. Wiem, są tacy ludzie, którzy robią takie właśnie triki, że plecak wyrzucają i czekają po prostu, aż ktoś przyjdzie poszukać. No. Przeszukać sobie ten plecak. No. Są takie triki. Tu też widzę, ktoś był, wszystko jest pootwierane. No dobra. Nie ma co kusić losu, mamy i tak sprzętu swojego trochę. Więc można wyjść. Zyskaliśmy dość dużo fajnego staszu, bo to jest dość dużo warte. Zyskaliśmy AVS-kę, Taktekę zyskaliśmy, swoje sprzęty wyrzuciliśmy, więc to nam wróci. Więc radzik jak najbardziej na plus. Tylko zobaczmy sobie, co tam ciekawego. Ile expa generalnie udało nam się zdobyć. Mi się w ogóle wydawało, że dwóch było koło tego marka na sam początek.
Wydawało mi się, że było tam dwie osoby, tam były biegłe. Także ja będę trochę zasmucony, jeżeli zobaczę dwa kile na sam początek, a ja tylko jednego tam przeszukałem. Nie, dobra. Dobra, jednak był tylko jeden, ale słyszałem tak by dwie osoby tam. Statystyki moich strzałów, no najlepiej o tym w ogóle nie rozmawiać. Prawie 60 level. To będzie coś.